Miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Vergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan. Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia kiedyś. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie.